Gdzie są przesyłki? Jesteśmy w Sochaczewie przed jednym z najstarszych obiektów kultury. W tym kinie zakładowym no, było co najmniej ze 300 miejsc. Wyświetlali film nie tylko dla pracowników fabryki, ale również dla mieszkańców osiedla Boryszew. A dzisiaj jest Miejski Dom Kultury, filia numer 3. Jesteśmy w centrum dawnego miejsca, gdzie mieszkali żołnierze pobliskiej jednostki w Bielicach, na którym działało również kino Błękit. Prywatny właściciel 3 lata temu kupił, rok czasu remontu, no i mamy obecnie to, co widać. Jesteśmy przed najstarszym kinem sochaczewskim, Robotnik. To kino ma tradycję przedwojenną, zostało zamknięte w 1992 bodajże drugim roku. Jesteśmy przed ostatnim bastionem, działającym bastionem kultury w Sochaczewie, czyli oczywiście kinem Mazowsze. Obiekt ten został wybudowany przez zakłady tworzyw sztucznych Chemitex w latach 60. i wtedy to było najładniejsze kino, w zasadzie najładniejszy kinoteatr, bo taką ma nazwę, na Mazowszu. Sala była amfiteatralna, z dużą fosą na orkiestrę, z dużą sceną, no i oczywiście z kabiną projekcyjną. Generalnym remoncie, po przebudowie. Mamy 273 miejsca. Sala, jak widać, jest bardzo ładna, klimatyzowana. No i widz oczywiście jest mile oczekiwany.